Dzień dobry. Dzisiaj ostatni dzień w Penach i wybraliśmy się na śniadanie do pobliskiej knajpki. Mamy bardzo mało czasu, dlatego zamówiliśmy tosty, ale zanim dostaniemy tosty, dostaliśmy kawę. Lokalny specjal, czyli kopi. Jest to bardzo mocna kawa z dodatkiem skondensowanego mleka. Potrafię sobie chyba wyobrazić, jak to będzie smakować, ale nie jestem pewien. Zamówiliśmy w wariancie ciepłym i zmrożonym. Teraz zobaczymy, który będzie w ogóle lepszy. Jakby taki ciepły kawowy deser, ale mocny jest ta kawa. O Jezu, to jakby były lody o smaku kawy. Tamta. Pyta, rewelacja. Teraz też czekamy na to, co nie będzie doczekać, bo jak będę smakował połowę takich kiedy kawa dobrze, to na pewno jesteśmy zrobieni na cały dzień. Właśnie dostałem moje śniadanie, czyli tost z jajkiem sadzonym. Jajko jest w takiej dosyć płynnej konsystencji, tak, czyli takie jak ja najbardziej lubię. Dodatkowo do tego jest taki lekki sos sojowy podawany i pieprz. Najpierw spróbuję bez niczego, żeby zobaczyć, jak to tego smakuje, bo widać, że ten tost jest taki mocno przypalony. Do tego to jajko jest takie po prostu rozłożone, więc będę musiał się trochę nasykować, żeby nie porównywać tego wszystkiego dookoła, ale zobaczmy. Tost z jajkiem. Jeżeli ktoś się spodziewał czegokolwiek innego, był w błędzie, bo to smakuje po prostu tak, jak wygląda. Bardzo dobrze, prosto, smacznie. Ale teraz dam trochę sosu sojowego i trochę białego pieprzu. Zobaczymy, czy to zrobi jakąkolwiek różnicę. Ten lekki sos naprawdę robi dużą różnicę, bo jajko, no wiadomo, robi się bardziej słone, ale ten delikatny posmak tego sosu sojowego zostawia taki miły, przyjemny posmak. To jest bardzo, bardzo dobre i zacznę to wykorzystywać, żeby będą w domu, bo takie śniadanie jest dosyć pożywne i bardzo, bardzo fajne. Przed sekundą skończyliśmy nasze śniadanie i naprawdę jest to miejsce godne polecenia. To było lekkie, przyjemne, ale bardzo takie satysfakcjonujące. Jeżeli kiedyś tutaj będziecie potrzebowali szybko coś przekąsić, no może nie szybko, bo trochę tutaj jest dużo ludzi zawsze, bo jest bardzo popularne miejsce, ale zachęcam, żebyście tutaj odwiedzili to miejsce. A kto to? Kto to? Czekasz na Uberka? Gdzie teraz udajemy się? Teraz na port, do portu, bo zaraz potem będziemy płynęli na Penang. Jak nie Penang, na Langkawi, czyli najbardziej taki wakacyjny tutaj, wakacyjną wyspę, kurort można powiedzieć. Za nami znajduje się prom, którym będziemy płynęli na Langkawi. Żartowałem, tak naprawdę to ten prom za nami. Jeśli chodzi o samą odprawę i kupno biletów, kupiliśmy bilety przez internet na prom, kosztowały one 70 mrów na osobę. Zabierają nas prosto na wyspę Langkawi. Tutaj jedyne, co musieliśmy zrobić na miejscu jeszcze w porcie w Penang, to pokazać te bilety i pani przy takiej małej kasie dała nam, po prostu wybrała za nas miejscówki i kazała iść dalej. Tak wyglądała cała odprawa, teraz idziemy pakować się na statek i do zobaczenia już na wyspie, albo jeszcze ze statku. Ja jeszcze dodam, że inną drogą dostania się na Langkawi jest samolot. AirAsia kursuje bardzo tanio. Również popularną i w podobnej cenie, więc co kto woli. Wybraliśmy statek, żeby jeszcze trochę się pocieszyć. Boże. Właśnie mój żart stał się jeszcze bardziej śmieszny, bo prom, który będziemy płynęli, wygląda tak.
możemy jutro jechać. Chuj, ja się obudzimy wcześniej. No. Film kręcisz. No. Jak zwykle. Jak zwykle masz rozkminy, czy wstać rano na wycieczkę jakąś, tak, albo gdzieś pojechać. Tak. I jak zwykle nie chcesz jechać gdzieś tak wcześnie rano, bo musisz wypić, chcesz sobie chlapnąć wieczorem. To nie jest tak, że muszę, ale jestem na wakacjach i bym chciał.